dzisiejszych wieściach z ratusza. Manifestacja za budową drogi ekspresowej S1. Te dzisiejsze podpisy mają być głosem za zdecydowanie większej ilości mieszkańców, którzy oczekują na realizację tej drogi. Beatyfikacja Serafitki, matki Małgorzaty Łucji Szewczyk. Bardzo serdecznie pragnę zaprosić wszystkich na uroczystość do Krakowa, do sanktuarium w Łagiewnikach. W marszu poparcia dla budowy drogi ekspresowej S1 na ulicę wyszli mieszkańcy Oświęcimia i pobliskiego Bierunia. Przez blisko 2 godziny blokowali ruch na drodze krajowej 44, która jest jedną z najbardziej zatłoczonych i niebezpiecznych dróg w kraju. Domagali się jak najszybszej budowy drogi wraz z 2 obwodnicami dla Oświęcimia i Bierunia. Takie rozwiązanie odciąży centrum Oświęcimia, ulicę Śląską w Babicach i ulicę Warszawską w Bieruniu. Oświęcimska grupa liczyła kilkadziesiąt osób, w tym kilku radnych. Dołączyli do niej mieszkańcy Babic, by na moście na Wiśle, na granicy województwa śląskiego i małopolskiego, połączyć się z manifestującymi mieszkańcami Oświęcimia. Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, który szedł razem z oświęcimianami, podkreślił, że ta wspólna manifestacja jest ważnym głosem za powstaniem drogi, obojętne w którym przebiegu. To dzisiejsze spotkanie, te dzisiejsze podpisy mają być głosem za zdecydowanie większej ilości mieszkańców, którzy oczekują na realizację tej drogi. My dzisiaj nie określamy, którędy ta droga ma biec. Czy przez Brzeszcze, czy przez Miedźno. Od tego jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. To oni muszą określić. Dla nas najważniejsze jest, żeby oprócz przebiegu głównego drogi S1, obojętnie w którym wariancie, powstała obwodnica zarówno Bierunia, jak i Oświęcimia. I proszę Państwa, jeżeli nie powstanie obwodnica Oświęcimia, to może się okazać, że jeżeli powstanie S1 i obwodnica tylko Bierunia, to kłopoty na tej drodze będą jeszcze większe, bo wszyscy z południowej Polski będą chcieli się dostać na S1 przez DK44. Dlatego wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Walczymy o drogę S1 i myślę, że Oświęcim i Bieruń ma takie same stanowisko, obojętnie który wariant, ale żeby był realizowany. I wariant, który ma obwodnicę Oświęcimia i obwodnicę Bierunia. Bieruńska grupa była znacznie liczniejsza. Mieszkańcy mówili tu, że z żądaniem budowy S1 blokowali drogę w ubiegłym roku i będą to robić aż do skutku. W Bieruniu została przyjęta wspólna rezolucja mieszkańców Oświęcimia i Bierunia, która będzie skierowana do rządu, władz obu województw oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To, co tutaj dzisiaj robimy, robimy dla nas, ale głównie dla naszych dzieci i dla naszych wnuków i za to, że jesteście tutaj z nami, chciałbym wam serdecznie podziękować. Bieruń to również takie nieszczęście jak powódź, ale również ta droga, przy której nie da się żyć. 6 do 7 tysięcy mieszkańców ma kłopoty ze względu na uciążliwość tej drogi. To jest ruch ulica Warszawska, ale również ulica Wawelska i musimy mieć tą obwodnicę jak najszybciej. O budowie drogi S1 mówi się od wielu lat, jej przebieg jednak bardziej dzieli niż łączy. Kilka wariantów zostało oprotestowanych przez mieszkańców, ekologów, górników i ekspertów UNESCO. W najbliższą niedzielę w podkrakowskich Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, serafitki związanej z Oświęcimiem. Zgromadzenie nasze córek Matki Bożej Bolesnej, popularnie zwanych siostrami serafitkami, istnieje już od 132 lat. Założycielką naszego zgromadzenia jest matka Małgorzata Łucja Szewczyk. Współzałożycielem jest błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn. Matka Małgorzata, rozeznając głos powołania, udała się do ojca Honorata, do Zakroczymia, aby tam skorzystać z rekolekcji prowadzonych pod jego kierunkiem. Tam też odczytała, że jej powołaniem jest troska o ubogich. Patronką zgromadzenia wybrała Matkę Bożą Bolesną. Matka Małgorzata urodziła się na Wołyniu w 1828 roku. Swoją zakonną działalność nierozerwalnie związała z pomocą potrzebującym. Przebywając w Ziemi Świętej, niosła bezinteresowną opiekę nad chorymi i potrzebującymi pielgrzymami.
Po powrocie do Polski nadal poświęcała się starszym. Widziała też nędzę opuszczonych dzieci. Zakładała domy starców, ochronki, domy dziecka. Posyłała siostry do szpitali i ubogich domów. Ostatnie miesiące życia spędziła w domu zakonnym w Nieszawie, gdzie zmarła w 1905 roku i gdzie została pochowana. Od 1951 roku doczesne szczątki matki Małgorzaty znajdują się w kruchcie kościoła Serafitek w Oświęcimiu. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie w 1993 roku. Matka Małgorzata będzie ogłoszona błogosławioną 9 czerwca 2013 roku w Krakowie Łagiewnikach. W Ziemi Świętej szukała odpowiedzi na pytanie, jak realizować powołanie. I tam pod krzyżem, na Golgocie, w duchowej obecności z Matką Bożą Bolesną, odkryła, że idąc do ludzi chorych, chce tak jak Matka Boża Bolesna trwać przy nich, być wierną. Dlatego zakładając później, w 1881 roku zgromadzenie, przekazała tej rodzinie charyzmat ukochania Matki Bożej Bolesnej, aby wszystkie siostry mogły z tego miejsca, jak gdyby z Golgoty, z wierności Krzyżowi Chrystusowemu, wyruszać do pracy. Siostry Serafitki szczególnie poświęcają się trosce o ubogich i cierpiących. Jako zgromadzenie franciszkańskie w swojej posłudze kierują się słowami świętego Franciszka z Asyżu. Błogosławieni są ci, którzy tak bardzo miłują drugiego, który jest chory i nie może im odwzajemnić się. Ich opieka nad osobami ubogimi w Oświęcimiu sięga 1895 roku. Zakład nazywano wtedy domem ubogich lub przytułkiem. Od 1990 roku dom funkcjonuje jako zakład opiekuńczo-leczniczy o specjalności opieka długoterminowa. Przeznaczony jest dla 50 pań, nad którymi opieka sprawowana jest całodobowo. Staramy się tutaj zapewnić kompleksową opiekę, zarówno taką profesjonalną, lekarską, pielęgniarską, ale również duchową, no bo dla większości tych pań to miejsce jest ostatnim domem tutaj na ziemi. Mamy kaplicę, codziennie mamy różaniec święty, odprawiamy nowennę nieustanną za przyczyną właśnie naszej matki założycielki. W niedzielę mamy mszę świętą o godzinie 10:00, kapelan tutaj też wspomaga nas duchowo i nasze podopieczne. Nawiązujemy z naszymi pacjentami zasadniczo takie relacje, że są prawie to relacje rodzinne. Przeżywamy, kiedy któraś z pań odejdzie, kiedy coś się dzieje u niej, to automatycznie odbija się to też na personelu. Dużo czasu i troski poświęcamy, jeśli chodzi o odchodzenie naszych pacjentów, dlatego że jak wiadomo są tu starsi ludzie zazwyczaj i dlatego ten czas ich jest dosyć krótki. Zauważamy, że w dzisiejszych czasach jest wielka potrzeba właśnie takich domów jak nasz. Zresztą świadczy też o tym kolejka oczekujących osób na miejsce w naszym zakładzie. Jest to aż 53 osoby w tym momencie. Czyli drugi taki zakład można by było spokojnie otworzyć. Ale działalność zakonu w Oświęcimiu nierozerwalnie wiąże się też z przedszkolem oraz opieką i wychowaniem najmłodszych. Początki przedszkola sięgają końca XIX wieku. Jak podają dokumenty archiwum, po wybudowaniu kilku zakładów, jeden z budynków w 1899 roku przeznaczono na ochronkę, do której uczęszczały dzieci z miasta oraz miejscowego sierocińca. Ich wzrastająca liczba świadczyła o ogromnym zapotrzebowaniu miejscowej ludności oraz o wysokim poziomie nauczania i wychowania. Większość dzieci pochodziła z rodzin robotniczych, a niewielki procent z rodzin urzędników. Stan dzieci w liczbie 100 utrzymywał się do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji ochronka była nieczynna. Otwarta została po zakończeniu wojny w 1945 roku i poddana zrzeszeniu Caritas. Pozostała ona w rękach zgromadzenia do 1962 roku. W tym dniu budynek wraz z urządzeniem przejęły władze państwowe. W dalszym ciągu funkcjonowało przedszkole numer 8, prowadzone przez personel świecki. W 1990 roku staraniem władz zakonnych budynek przedszkolny zwrócono zgromadzeniu. Po znacznych remontach we wrześniu 1990 roku zaczęło funkcjonować jako przedszkole numer 8 sióstr Serafitek. Przedszkole posiada 3 oddziały, do których uczęszcza łącznie 90 dzieci. Ma odpowiednie pomieszczenia do zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną oraz duże ogródki przedszkolne. Oddzielne dla dzieci młodszych i starszych. W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Od 2004 roku przedszkolu patronuje Jan Paweł II. Przedszkole nasze jest przedszkolem trzyoddziałowym, które otacza opieką dzieci w wieku od lat 3 do 6.
jest placówką publiczną, ale organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Serafitek, dlatego też szczególną jakby troską, naszym pragnieniem jest pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci w chrześcijańskich wartościach. Oczywiście, że nasza rola jest rolą wspomagającą pracę rodziców, troskę nad ich wychowaniem. Nasza praca jakby w sposób szczególny jest ukierunkowana na pełny rozwój osobowości dziecka, które w przyszłości ma się stać członkiem społeczności. Czy ktoś z Was pamięta, jakie dzieła dokonywała matka Małgorzata? Co dobrego uczyniła dla ludzi? Bartosz. Brała ludzi biednych, na plecach nosiła. Tak, a skąd ich zabierała? Z ulicy. Tak, było bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli opieki, byli na ulicy i ona się nimi zajęła. Czy jeszcze oprócz starszych ludzi komuś pomagała innemu? Paulinka? Dzieci się opiekowała. A pamiętasz, dlaczego się zaczęła opiekować się dziećmi? Dlatego, bo były wyrzucane na ulicę. Rodzice długo pracowali i te dzieci często potrzebowało, żeby ktoś się nimi zajął. Albo też było tak, że nie mieli w ogóle rodziców. I siostra matka Małgorzata otworzyła dla nich taki specjalny dom, sierociniec, gdzie dzieci te mogły być i uczyć się dobra. Nasze zgromadzenie obejmuje również opieką dzieci z rodzin uboższych naszego miasta Oświęcimia poprzez właśnie posługę sióstr w świetlicy środowiskowej, która nosi imię matki Małgorzaty. Opieką obejmujemy dzieci, które mają od 6 do 15 lat, przychodzą do nas, odrabiają lekcje, wypoczywają, prowadzimy różnorodne zajęcia kulinarne czy zajęcia również profilaktyczne, socjoterapeutyczne. Wyjeżdżamy wspólnie na wakacje, w czasie ferii, organizujemy wycieczki. Tydzień po beatyfikacji, czyli 16 czerwca, zapraszamy bardzo gorąco wszystkich na uroczystość dziękczynienia za beatyfikację matki Małgorzaty Łucji Szewczyk do Oświęcimia, do klasztoru sióstr Serafitek. Ta uroczystość rozpocznie się o godzinie 12 Eucharystią, a poprzedzi ją też czuwanie modlitewne z matką Małgorzatą. Eucharystii będzie przewodniczył ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Po niej, po mszy świętej, będzie ciąg dalszy, czyli wielka uroczystość związana z promowaniem życia, marsz życia, któremu będzie patronowała błogosławiona już matka Małgorzata. Po niej wiele atrakcji dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla rodzin. Program jest na stronie internetowej Marsz Życia, można się zapoznać ze szczegółami. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich.